Jadę sobie pociągiem do Izby Lekarskiej Naczelnej w Warszawie. Lekarze, którzy startują do parlamentu, zostali zaproszeni, choć nie wszyscy, nie do wszystkich moich kolegów z Konfederacji dotarła informacja i zaproszenie, już wiem, ale niektórzy przyjadą, ja jadę. Pomimo, że to jest instytucja, która krzywdzi lekarzy takich, którzy mają poglądy wobec, prawda, tak zwanej pandemii inne, więc wyroki zostały niektóre już anulowane przez Sąd Najwyższy w Polsce. Ale teraz w pociągu sobie analizuję bardzo ważny dokument, który Naczelna Izba Lekarska poparła i który popiera. To jest dokument Towarzystwa Internistów Polskich, to jest grupa robocza Towarzystwa do spraw terapii daremnej na oddziałach internistycznych i dokument się nazywa Zapobieganie terapii daremnej u dorosłych chorych umierających w szpitalu. Przerażające są te rekomendacje. Dokument podpisał profesor Wojciech Szczeklik, główny autor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum w Krakowie, profesor Małgorzata Krajnik, też Katedra Opieki Paliatywnej Uniwersytet w Toruniu, następnie profesor Jakub Pawlikowski, potem prawnik pani doktor nauk prawnych Małgorzata Szoroczyńska, doktor nauk medycznych Piotr Gajewski, docent Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, uwaga, ksiądz, doktor habilitowany nauk humanistycznych Piotr Haszyk, profesor, już mówię, polski, to będzie już moment, Akademia Katolicka w Warszawie, Kolegium Bobolanum, ksiądz, doktor habilitowany nauk teologicznych Andrzej Muszała, profesor Uniwersytetu, już mówię, to jest międzywykładowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Tak, to są księża. Profesor nauk medycznych Jacek Imiela, doktor nauk medycznych Tomasz Imiela, rodzina pewnie, doktor nauk medycznych Jacek Górka, profesor Andrzej Kubler, profesor Radosław Owczuk, profesor Jan Dława. Co oni wymyślili? Jest faktem niezaprzeczalnym, że zaniechanie terapii takiej daremnej w przypadkach osób w fazie terminalnej, agonalnej już, jest niewskazane. Ja to rozumiem, bo też pracowałem w hospicjum jako wolontariusz w Szczecinie i poznałem tę zasadę, że nie jest dobre podtrzymywanie agonii za wszelką cenę. To są ostatnie godziny umierania człowieka, generalnie taka faza agonalna, już typowy proces, taki ostatni. Ale ten dokument, jak się go tutaj przegląda, moi drodzy, zakłada rok czasu na uznanie kogoś za niewyleczalnego. Decyduje konsylium, na przykład w szpitalu podpisuje się lekarz ordynator i wydaje dokument, orzeczenie o niewyleczalności. No tak rozumiem ten dokument, panowie i panie lekarze księża katolickiego kościoła. Ja powiem, jestem przerażony. Przerażony tym, co ja tu widzę. Chodzi o pacjenta, który jest dorosły, nieubezwłasnowolniony i niezdolny do podejmowania świadomych decyzji. To jest bardzo ważne kryterium. W tym kryterium mianowicie jest ujęte, że jest to człowiek na tyle niezdolny do podjęcia samodzielnych decyzji, że powinien decydować sąd rodzinny. Albo ma pełnomocnika, bo został ubezwłasnowolniony i ktoś za niego podejmuje decyzję. I to jest bardzo ważne dla każdego z nas. Jeśli ktoś ma w rodzinie taką osobę, to najwyższy czas, najwyższa pora uzyskać sądowe orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu tej osoby, o przejęciu odpowiedzialności przez kogoś z rodziny. Zobaczycie zaraz dlaczego. No dlatego, że taka osoba, która ma pełnomocnika ustawowego, będzie mogła być chroniona wobec tych zapisów chociażby tej tutaj deklaracji. Bo jeżeli tego nie ma, sąd rodzinny może wydawać decyzję o podjęciu leczenia, a nawet musi pewne zgody wyrażać, wtedy zamiast
Rodzina nie ma nic do tego wtedy. Jeżeli nie ma pełnomocnika, rodzina może błagać, chodzić, rozmawiać. Lekarze są kompletnie od tego niezależni i nie biorą pod uwagę tak naprawdę, dlatego że mają się podejmować czy stosować kryteria lekarskie, typowo oparte na wiedzy medycznej, naukowej. I tu jest problem, bo jest ten przypadek, kiedy oni, słuchajcie, wprowadzają 12-miesięczny okres niektórych chorych, i czytam dokładnie, kto będzie teraz podlegał pod tak zwaną opiekę paliatywną, która zmierza, uwaga, do zaniechania wszelkich prawie czynności ratujących życie, nie? Już stwierdzenie, że 12 miesięcy, na przykład spodziewany czas przeżycia poniżej 12 miesięcy, a szczególnie gdy występuje taka choroba jak, teraz trzymajcie się, zaawansowana niewydolność serca. Dwa. Aktywna rozsiana choroba nowotworowa. Trzy. Przewlekła choroba płuc w okresie domowej tleroterapii. Tak najczęściej to jest POHP. Cztery. Zaawansowane otępienie choroby Alzheimera. Pięć. Inne choroby neurodegeneracyjne, patrz, choroby Parkinsona. Marskość wątroby, kolejne. Przeskórna gastrostomia odżywcza, tak zwany PEK. I uwaga, inne poważne, przewlekłe choroby o krótkim, przewidywanym czasie przeżycia. Krótkim, czyli do 12 miesięcy życia. Lekarze będą teraz nie dość, że programowali życie, to jest fatalne. To jest stygmatyzowanie. Ja ciągle powtarzam, że tego nie wolno robić. Ja mam pacjentów, którym mówię, że mają myśleć pozytywnie i zdrowieją. A kto teraz? Nie sąd, nie opiekun prawny, lekarz. Lekarz będzie decydował, czy uznać człowieka za niezdolnego do przeżycia więcej niż 12 miesięcy. I to kryterium jest praktycznie nieodwołalne. Nie zdąży nawet rodzina wyegzekwować w sądzie jakichkolwiek spraw, chyba że, pamiętajcie, będzie ubezwłasnowolnienie. I teraz osoba trafiająca na oddział internistyczny albo na ZOL, albo do innych tego typu placówek paliatywnych, to jeszcze powinna mieć co najmniej jedną hospitalizację w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no i konieczność stałej opieki trzecich osób, objęcia opieką świadczoną w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, nawet hospicjum, nieodwracalne pogarszanie stanu zdrowia w ostatnich tygodniach. I te kryteria powodują nadanie statusu takiej osoby. I teraz co proponuje ten zespół złożony z prawników, lekarzy i księży? Ano proponuje tabelkę wypełnić, w której są takie rzeczy. Proponuje odstąpić od przekazania do oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Nie podjąć. To będzie na piśmie i to będzie dokument, który będzie świadczył o tym, że takiej czynności nie zrobią. Dwa. Nie przekażą, czyli to, nie resuscytują krążeniowo-oddechowo. Nie będzie resuscytacji i reanimacji. Farmakologicznego wspomagania układu krążenia zaprzestać. Wycofać się. Tu jest dokładnie. Nie tylko nie podjąć, ale słuchajcie, wycofać się. Ja nie żartuję. Ja to w załączniku dam zrzut ekranu z tego dokumentu. Nie podjąć elektroterapii serca, czasowej stymulacji serca, defibrylacji, kardiowersji elektrycznej. Nie podjąć mechanicznego wspomagania układu krążenia. Nie podjąć tlenoterapii wysokoprzepływowej. Nie podjąć nieinwazyjnej mechaniki wentylacyjnej płuc. Nie podjąć intubacji dotchawiczej. Słyszycie? Ale teraz się zaczyna. Inwazyjnej wentylacji płuc mówiłem, terapii nerkozastępczej, dializ, nie? I antybiotykoterapii, słuchajcie. Nie podejmować. Jest chory, nie podejmować, rozumiecie? Tu jest napisane. Wycofałem się i nie podejmuję antybiotykoterapii. Uzyskania dostępu naczyniowego z użyciem cewnika centralnego. Nie podejmuje się żadnych zabiegów operacyjnych i innych procedur inwazyjnych. Uwaga! Nie będziemy żywić parenteralnie tego pacjenta, gdy nie będzie mógł sam połykać. Odmawiam. Lekarz. Pieczątka, dokument, koniec. Nie żartuję. Przetaczania krwi i jej składników krwiopochodnych pozaustrojowego wspomagania funkcji oddechowych. Oświadczenie. Nie podejmowanie, wycofanie się działań. Lekarz kierujący oddziałem lub lekarz specjalista, gdy lekarz kierujący oddziałem nie jest osiągalny. Pieczątka. Pach, szpital ma wytyczne własne wobec tego pacjenta.
ogromna ilość starszych pacjentów, ale nie tylko starszych, wiek nie jest kryterium. Kryterium są choroby przewlekłe, które w ujęciu lekarza ordynatora będą nieodwracalne przez 12 miesięcy, nie rokują życia. Jesteś skreślony z Funduszu Zdrowia, jesteś skreślony ze służby zdrowia w Polsce. Ja powiem dramat. Takie rzeczy słyszę w szpitalach zachodnich, tam też jest procedura taka, że powyżej 60 na przykład roku życia już nie, właśnie nie robi się pewnych rzeczy, tak jak tutaj wymienione. Witamy w polskiej eutanazji. Nowy proces 1.0. Myślę, że doskonała rzecz dla Norymberga 2.0. Myślę, że warto to poruszać wszędzie. Przekazujcie. Uświadamiajcie. Ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się jako lekarz, jako człowiek, jako katolik na takie zasady. Uznaniowy dr Mengele w polskim systemie służby zdrowia? Absolutnie.